Cykl programów dotyczy komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w województwie podlaskim. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego województwo podlaskie staje się atrakcyjnym miejscem do inwestycji, podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacyjności. Program operacyjny Kapitał Ludzki to szansa dla mieszkańców naszego województwa. Zachęcam Państwa do oglądania programu Zainwestuj w Człowieka. Jak zainteresować młodzież zajęciami pozalekcyjnymi? Jakie formy edukacji wybrać, aby choć na chwilę przykuć ich uwagę? Odpowiedzią są zajęcia teatralne, taneczne oraz te wykorzystujące metody audiowizualne. Wszystkie są częścią projektu realizowanego w publicznym gimnazjum nr 2 w Białymstoku. ACDS realizuje projekt z działania 912 skierowany do uczniów publicznego gimnazjum nr 2 w Białymstoku. Projekt o nazwie Bawiąc uczyć, czyli teatr jest dobry na wszystko, ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych 150 uczniów publicznego gimnazjum nr 2, w tym 79 dziewcząt i 71 chłopców. Odpowiadając na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski z działania 912, skierowany właśnie i mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, postanowiliśmy napisać projekt dla uczniów gimnazjum nr 2, uprzednio oczywiście badając potrzeby uczniów i tego gimnazjum w zakresie jakich zajęć, dodatkowe zajęcia byłyby najbardziej wskazane. Jakie zajęcia przewidziane są w ramach projektu? W ramach projektu przewidzieliśmy 3 bloki zajęć. Pierwsze zajęcia są to zajęcia teatralne i one zostały głównie skierowane do młodzieży aktywnej, ambitnej, ciekawej świata. W zajęciach teatralnych młodzież ma wachlarz możliwości do wyboru. Są to zajęcia teatralne z języka polskiego, angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Pomysł prowadzenia zajęć już bardzo dawno w naszej szkole powstał, bo wraz z koleżanką już od kilku lat prowadzę koło teatralne, a ten projekt tegoroczny daje nam nowe możliwości. Jakie są to możliwości? Ze względu na to, że jest on dofinansowany w ramach funduszy, możemy dzieciom nie tylko proponować zajęcia z dykcji, gry aktorskiej, ale także możemy im świat teatru przedstawić na wyjazdach do teatrów, na wyjazdach na Zieloną Szkołę. Niektóre z nich nie miałyby nigdy takiej okazji. Ci bardzo nieśmiali teraz stwierdzili, że z większą łatwością mogą brać udział w jakichś wystąpieniach publicznych. Uczą się wchodzenia w różne role społeczne i zaczynają bardziej doceniać siebie. Umieją też współpracować. Oto historia miłości tragicznej. Niechaj stąd wyjdzie, kto ma nerwy słabe. Historia Jurki nad wyraz prześlicznej. I rąka tego, który jej powabem zauroczony. Wnet się w niej zachował. I wzajemnością, bowiem Jurka płocha pozna szeroko. W dyskotece w szkole. Serce mu swoje zaniosła w niewolę. Niewola uczuć, o której powiemy. Serca wzrodów przysparza problemy. Zatem zważąc, proszę miłych gości. Naszą opowieść o wielkiej miłości. Uważam, że teatr pomaga nam wyrażać samych siebie. Na scenie przedstawiamy swoje myśli dla widza nie za pomocą bezpośredniej rozmowy, tylko przez to, jak mówimy, co robimy. Całą osobą po prostu przedstawiamy jakąś myśl. Poza tym tutaj też pracujemy w drużynie, jesteśmy w grupie i tak naprawdę nieważne jest, czy ktoś gra główną rolę, jest dublerem, czy gra tylko w furkach, każdy jest tak samo istotny. Na każdym z nas jest ta odpowiedzialność za występ i to też uczy takiego poczucia własnej wartości i odpowiedzialności. Poza tym w teatrze możemy być tak naprawdę kimkolwiek zechcemy, kimkolwiek nam sobie zamarzy, nie tylko sobą.
Poza tym myślę, że niektórzy tutaj chodzą właśnie dlatego, że lubią grać. Inni, bo może chcą spróbować czegoś nowego, a inni właśnie może są nieśmiali. A scena jest idealnym miejscem, żeby nabrać właśnie takiej odwagi. Zgłosiłam się do udziału w tym projekcie, ponieważ miałam nadzieję, że panie, które prowadzą te zajęcia, pomogą mi w rozwijaniu swojej pasji. Myślę, że się dużo nauczę dzięki temu projektowi. I myślę, że osiągnę szczyt w swoich marzeniach. Ćwiczymy swoje role, mamy przedstawienia, które odgrywamy, ćwiczymy swoją dykcję, no i ogólnie się bawimy w sumie. Bardzo mi się to podoba pod względem takim, że na przykład poprawiła mi się dykcja i cieszę się z tego, że uczęszczam właśnie na zajęcia. Jestem pewniejszy w tym, co robię, bardziej otwarty, pomaga to nawiązywać relacje, kontakty, nowe znajomości, łatwiej się rozmawia z ludźmi. Przedstawiamy przed większą publicznością, to na przykład w przyszłości, jak któryś z nas zamarzy być na przykład jakimś prezesem albo politykiem, to będzie miał już doświadczenie w występowaniu przed ludźmi. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ możemy rozwijać się nie tylko w jednym kierunku, jaki narzuca nam szkoła, ale też i rozwijać pasję naszą ukrytą. Nie wiadomo w czym kto jest dobry. Druga grupa zajęć są to zajęcia wyrównywania wiedzy z języka polskiego, matematyki, biologii, chemii. W ramach projektu zostało zakupione przede wszystkim to, z czego szkoła najbardziej się cieszy i to, z czego no, możemy być z tego dumni, że jesteśmy jedną z nielicznych szkół w mieście, która posiada własne laboratorium językowe z tablicą interaktywną, projektorem, laptopem. Oprócz tego są to pomoce dydaktyczne zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Trzecia grupa zajęć jest to sekcja sportowo-taneczna, czyli zajęcia z piłki koszykowej dziewcząt oraz zajęcia taneczne z instruktorem tańca. Dla uczniów klas trzecich, którzy stoją przed wyborem zawodu, zorganizowano spotkania z doradcą, który pozwoli im określić predyspozycje zawodowe i wyznaczyć ścieżkę kariery. Jak projekt ocenia dyrekcja szkoły? Zdecydowanie poszerzają ofertę edukacyjną, którą szkoła może zaoferować młodzieży. Ciekawe zajęcia, na które na zajęciach lekcyjnych zwykle nie ma czasu. Dzieci uczęszczając na zajęcia właśnie tego typu, jak u nas są prowadzone od października, mogą pracować w małych grupach, mogą rozwijać zarówno swoje zainteresowania, pasje, ale też część zajęć przeznaczona jest dla uczniów, którzy mają problemy z nauką z różnych powodów i uczęszczając na te zajęcia mają szansę wyrównania swoich braków, a tym samym łatwiejszy start potem w szkołach ponadgimnazjalnych. Nauczyciele też prowadzący te zajęcia myślę, że też się rozwijają, ponieważ sięgają do nowych sposobów nauczania, poszukują innych metod, stają się bardziej twórcze, a to będzie z korzyścią też dla szkoły. Interesujące zajęcia w małych grupach szkoleniowych, ciekawe materiały edukacyjne umożliwiają rozwijanie pasji. Są też sposobem na wsparcie młodzieży gimnazjalnej nie tylko w okresie nauki, ale przede wszystkim w przyszłym życiu zawodowym. Realizatorzy projektu chcą pokazać młodym ludziom, że są aktorami i reżyserami na scenie własnego życia i powinni wziąć za nie odpowiedzialność. Cykl programów dotyczy komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w województwie podlaskim. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego województwo podlaskie staje się atrakcyjnym miejscem do inwestycji, podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacyjności. Program operacyjny Kapitał Ludzki to szansa dla mieszkańców naszego województwa. Zachęcam Państwa do oglądania programu Zainwestuj w Człowieka.